się włączam. Chciałem powiedzieć, nie miałem pracy przez 3 miesiące, nie dlatego, że po prostu nie szukałem czy coś, ale tak nam było wygodnie, tam żona moja otworzyła sklep. Ja się zajmowałem dziećmi, no i w ostatnim czasie zdecydowałem, że po prostu podejmę pracę. No i znalazłem taką pracę, bo zdałem jako kierowca zawodowy kategorię C plus E kurs i w tym wszystkim znalazłem taką firmę, która się nazywa Raben i w tej firmie ogólnie pracuje się 13 godzin, taki nieregularny czas pracy. No i byłem na jednym takim przejeździe, takim szkoleniowym, z takim gościem, no i gdzieś tak jeszcze nie wiedziałem, z czym to się je. No i myślę sobie, kurczę, okej, być może być tak, że będę albo 8 godzin, albo 10, przemodlę to z wiarą, jakoś to będzie. No ale po takim drugim przejeździe szkoleniowym z tym człowiekiem, no mi tak rozwiał trochę wątpliwości, bo mówi, słuchaj, no nie będzie tak, będziesz pracował po 13 godzin, będziesz pracował w weekendy, nieregularny czas pracy. I ja mówię, kurczę, no to jak ja w ogóle będę, nie będę funkcjonował, nie będę mógł w ogóle żyć, nie będę mógł żyć tym życiem, które chcę. I zdecydowałem, tak zadzwoniłem też do żony, mówię, jest taka sytuacja, tak, no i jakby podjąłem decyzję, że nie będę tam pracował. No i w ogóle w czasie w ogóle powrotu do domu, bo aktualnie mieszkałem w Pruszkowie, modliłem się, moja jeszcze żona mówi tak, mówi, ustanawiam, że miał pracę z nieba. Ja w ogóle modlę się, mówię, będę miał na pewno pracę z nieba, może ustanawiam taką pracę, że będę miał czas na wszystko i tak dalej. No i w ogóle wracam i ciężarówka wypakowuje jakiś towar budowlany w Pruszkowie. No i tak zatrzymuje się i mówię do tego kierowcy, zatrzymuje się w ogóle na przystanku autobusowym, mówię do tego kierowcy, słuchaj, mówię, bo tutaj w takiej pracy byłem tam, chciałem się już przyjąć, ale mówię, nie regulowałem czas pracy, nie wiesz, czy u was jest jakaś praca? On mówi, no jest. Mówię, to fajnie, jak to praca? No, rozwóz materiałów budowlanych i mówi tak, od 7 do 15, mówi maks do 18 i tak dalej, dzwonię do gościa i gość mi mówi normalnie, że przyjdź na rozmowę o pracę, przyszedłem na rozmowę o pracę, no i pracuję, także mam pracę.